Kiermasze wielkanocne cieszą się zainteresowaniem, bo można na nich kupić świąteczne ozdoby. Jeden z nich połączono z akcją charytatywną na rzecz podopiecznej SOSW w Tanowie. Dochód z kiermaszu przeznaczono dla Ramony i jej rodziców. Rodzina znalazła się w bardzo trudnej sytuacji życiowej i boryka się z problemami mieszkaniowymi. Wcześniej była bardzo ciężko chora, miała białaczkę, przychodziła bardzo trudne chwile i to wiadomo, choroba nie wybiera. Potem był jakiś czas spokój ze zdrowiem, ale państwo musieli się wyprowadzić, ponieważ warunki mieszkaniowe spowodowały, że taka choroba nie inna wystąpiła, więc przenieśli się na jakąś tam sublokatorkę. No a tam też nie było najlepiej, bo to był jeden pokój, więc ciężko im się żyło. Na dokładkę tego spadła ze schodów i połamała nogi. Rodzina otrzymała nowy dom od Rady Gminy Maszewo. Wymaga on remontu i wyposażenia w niezbędny sprzęt. Wszystkie pieniądze uzbierane podczas kiermaszu zostały przekazane na pomoc dla Ramony. Dzień dobry, witamy. Proszę bardzo, zapraszamy. Sprzedawano dekoracje wykonane przez podopiecznych specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. Nawet meble odrestaurowane w pracowni stolarskiej ośrodka. W pracowni garncarskiej wychowankowie robili talerze, miski czy dekoracje na stół. W pracowni florystycznej powstawały wianki i niepowtarzalne flowerboxy. Wszystkie wystawione na sprzedaż przedmioty były wykonane ręcznie przez dzieci i ich nauczycieli. Kupiłam pocztóweczki, kupiłam syna kurkę, którą robił. Po prostu chcemy pomóc tej dziewczynce i widzimy taką potrzebę, tak? Po prostu, tak? Bardzo mi się podobało, jak kupiłem to dla dziadka i sobie kupiłem jeszcze to dla mojej rodzinki. Każdy, kto zakupił przedmioty zgromadzone na kiermaszu, został zaproszony przez organizatorki na ciasto i babeczki upieczone przez nauczycielki Elżbietę Bełz i Ewę Klaus. Podczas kiermaszu świątecznego zebrano ponad 3000 zł, które w całości przeznaczono na potrzeby podopiecznej.